Czereśnia. To jest czereśnia ptasia, a tutaj czereśnia bodajże burlat. Zasiądę sobie oto w moim sadzie. W tle piękny widok na czereśnie, a w tle ktoś kosi kosą spalinową. I to w sumie jest podpowiedź, jaki obiekt za chwilę wyląduje na tym stole. Co będziemy testować? Będzie to kosa, ale nie spalinowa. Będzie to kosa akumulatorowa. A drodzy kochani, dzisiejszy odcinek zimnego ogrodnika i sprzęt do testów dostarczyła marka Ryobi. W związku z tym odcinek ten powstał w współpracy właśnie z marką Ryobi. No to co? Czas Wam pokazać, jak to mówią, może się zabrzmi, pacjenta. Ale sprzęt, który nie potrzebuje paliwa, nie potrzebuje oleju, a kosi. O, papiery nadawcze. Kosa przyszła naprawdę spory kawałek drogi w tym pudełku, solidnie zapakowana, aż za granicy. Oto właśnie kosa akumulatorowa marki Ryobi. Więc tak, ta oto kosa akumulatorowa oferuje nam koszenie i żyłką, a tam ktoś morduje w tle kosę spalinową, a ona nie będzie tak hałasować. Kosi także ostrzem. Ostrze jest hartowane. Triark. Dzięki temu można wycinać małe krzaki. Kosa w tym oto zestawie kosy. Mamy nie tylko samą kosę, ale także uprząż i kąprzę do porządowania. Jest tu także ładowarka, akumulator. Uwaga, oczywiście w zestawie są zestawy, gdzie można kupić samą kosę, a akumulator i ładowarkę, jeśli macie od innych mark, narzędzi marki Ryobi, to po prostu podłączyć. Natomiast to jest pełny, kompletny zestaw. Bierzemy, ładujemy, składamy i do boju. No to co? Czas zobaczyć, jak nasze maleństwo będzie pracować. Ale najpierw musimy to złożyć. Jakie będę potrzebował narzędzia? Myślę, że kombinerki i tutaj śrubokręt wystarczą. Ale dla BHP oczywiście do kosza ja dołączę nam okulary i rękawice. Być może tak, tak, być może nie. Natomiast uważam, że ochronniki słuchu nie będą potrzebne. To nie spalinówka. No to co? Czas przystąpić do składania naszego bohatera. Trzeba go od góry otworzyć. Niezawodne narzędzie zimnego ogrodnika. I mamy tak. Aha, czy jest tak? Głowica żyłkowa, widzę klucz i uchwyty. Jest uprząż. O! Osłona do cięcia żyłką, nie do cięcia ostrzem. Ładowarka, widzę. Akumulator. To robi się poważne wyzwanie. Ok, zasilacz do ładowarki. A gdzie nasz bohater? Dobra, wyciągamy dalej. Oj, nie takie to proste. Porządnie spakowane. No chodź, 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 chodź. Okej. Tutaj będzie... Mamy kostkę, łącznik. Rany, rany, jestem niepokonany. Aha, osłona do cięcia nożem. Uchwyt. Możemy ściągnąć folię. Uchwyt tu też ściągniemy. Z
Sprawdźmy, czy to wszystko. Chodź tu, chodź tu. Wygląda na to, że wszystko. Pierwsza najważniejsza rzecz. Kupujesz nowy sprzęt, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zapoznawanie się z instrukcją obsługi powoduje, że twój sprzęt będzie działał lepiej, a i ty dowiesz się, jak go prawidłowo złożyć i obsługiwać. Gdzie to się otwiera? A może tu? Gdzieś w środku? Ojojo. O! Trafiłem szybciej niż sądziłem. Oczywiście nie kosimy ludzi, nie kosimy zwierząt. Więc pierwszą czynnością, jaką zrobiłem, to nastąpiło, o, tu jest połączenie kosy. Kosę można rozłączać i przewozić dzięki temu. Tu macie połączenie elektryczne waszej kosy. Należy zsunąć elementy ze sobą. Patrz, no jak się trzyma mocno już teraz. I dobrze, tak powinno być. O, tutaj po prostu są zaznaczone jest wyraźnie trójkąt i trójkąt. Więc po prostu kosę ze sobą. A tu widać gniazdo i wtyczkę. Trzeba bardzo dobrze to włożyć, żeby nie było też żadnych niespodzianek, jak to mówią. Wsunąć. Dosuwam, aż się zablokuje. I za pomocą tej oto śruby kosę skręcamy. Pozytywnym zaskoczeniem, że są narzędzia oczywiście, więc tu nie będzie problemu. Teraz pasowałoby naszą rączkę zamocować, która przychodzi po prostu w to oto miejsce. A mamy klucz. A ja się martwiłem, że narzędzia będą potrzebne, a tu proszę. Narzędzia są w zestawie, nic nie potrzeba. No, zacytowałbym pewien cytat z filmu. Wąski, jak ty mnie teraz zaimponowałeś, a tu imponowaliście mnie. Wbrew temu, co się wydaje, z tymi narzędziami i składaniem to nie jest już tak prosto. Bo się zdarzają i telefony bez ładowarek już są. Czyli taka. A tu po prostu dostajemy wszystko, czyli jedziemy w dzicz, tak powiem. Mamy tylko same pudełko, nie mamy narzędzi, a i tak mamy co czego złożyć. Ważne, żeby akumulator wcześniej naładować. Nie ma obawy, możemy obrócić, nic się nie dzieje, gdyż żaden nam się olej nie wyleje. A najpierw trzeba by założyć w takim razie końcówkę do cięcia żyłką. Tu musimy w takim razie złożyć głowicę żyłkową. A propos głowicy. W każdej kosie, czy to jest spalinowa, czy elektryczna, głowica będzie potrzebować smarowania, więc co jakiś czas tutaj należy wciskać smar odpowiedniej klasy. Ponieważ jest to sprzęt fabryczny, jest nasmarowany, tego robić nie muszę. Co my tu potrzebujemy do złożenia głowicy żyłkowej? Pierwszą czynnością, jaką trzeba zrobić, to jest z końca, jest zamocowanie osłony stałej. Ta osłona jest, służy tak jak mówiłem, do koszenia nożem, natomiast jest to osłona podstawowa, którą trzeba przykręcić. I żeby nie było tak jak kiedyś miałem, sprzedawałem, że przyszedł klient i powiedział, że mu kosa bardzo rzuca po nogach. To pamiętajcie, żeby przykręcić śrubki w dobrą stronę. Śrubki tutaj mieliśmy. Chodźcie, gdzieście się schowały, no. Mamy śrubki, a do śrubek jednak przyda się śrubokręt krzyżakowy. Na śrubki widzę, że są zabezpieczone przed odkręcaniem. Mają nałożony klej do gwintów. To się bardzo chwali. Kręcamy najpierw wstępnie śrubkę, potem dokręcamy. Śrubka ma podkładkę taką. Pociskową. To się nazywa dbanie o szczegóły. Założymy w takim razie. Teraz potrzebujemy móc zamocować kosę. Ale do zamocowania zapewne musimy jeszcze założyć tutaj oto takie oto. Ten element służy się do zamocowania noża, ale jest także koniecznym elementem do założenia i głowicy, więc sprawdzamy. On tutaj ma zaznaczone na nacięcia takiej wybrania. Należy tutaj oto klucze są elementy do blokowania.
Przesuwamy, żeby nam się tu nie przesuwało. Są takie wycięcia gotowe. No tak. Dobrze. Mamy przykręcić głowicę do mocowania tej osłony dodatkowej. Są już wkręcone śruby i jest przygotowany klucz. Tutaj taki gwiazdkowy. I teraz tą osłonę po prostu tylko należy przykręcić. My tu podłączymy zaraz akumulator w takim razie do naszego urządzenia. Słychać wyraźne kliknięcie. No i możemy sprawdzić, czy sprzęt już działa. Działa. Kręci! Ha! Zobaczcie. Dobrze. Usuwamy papier z ostrza. Ale teraz trzeba by zobaczyć, do kosy jest dołączona uprząż. Jak będę w takiej oto uprzęży wyglądał, przejdziemy na, jak to mówią, szerokokątny obiektyw, a ja się spróbuję w to ubrać. Dbamy o ochronę oczu. Tutaj szelki zapinamy. Widać regulację. O, dociągamy na regulację. Teraz czas kosę przypiąć. Jest zaczep. Jest klik. Kosa przymocowana. Kosiarz gotowy do akcji. Znaleźć blokadę, usunąć. I tylko odkręca się. Ciach. Głowica idzie na bok. Hop. To okątko. Blokada zostaje. Tak jak poprzednio, trzeba zarówno przy głowicy, czy przy nożu trzeba zablokować tę możliwość przesuwania się. Wkładamy nóż. Musimy dać na krawędź, bo się nie zmieści. Teraz dajemy podkładkę blokującą i nakładamy blokadę podkładki. One tutaj się nawzajem blokują i śruba. Śruba jest o gwincie bodajże lewostronnym. Kosa się sama dociągała. No i kluczem. Zakręcamy też z pewnym wyczuciem, żeby nie zerwać. Koniec, nóż zamocowany. Wyciągnąć. Można przystąpić do testowania cięcia nożem. Nóż Triarch służy do wycinania krzaków, ale trawę też nim da się kosić. Startuje normalnie F-16, ale nie jest to jakoś bardzo głośny jednak hałas. Producent obiecuje, że nóż Triarch w połączeniu z mocą tej oto kosy ma poradzić sobie z małymi zaroślami i krzewami. To oto rozrosły mi się tutaj bardzo dzikie śliwki. Myślę, że delikatne wygładzenie tego obszaru nie zaszkodzi. No to do dzieła. No.
tnie jak złoto. Muszę przyznać, że jeżeli kosą i tak małym nożem można skosić w tej szerokości gałązki, przepraszam, to jest to naprawdę sprzęt porządny. Taką rzecz się wycina sekatorem ręcznie, a to poszło, nie ma. No ten nóż jest rewelacja, muszę przyznać, że nawet lepszy jest od żyłki. Idę tam. Zadanie grubsze, kępka. Zadanie, zobaczymy jak wydajny jest akumulator. Już trochę kosiłem wczoraj, testowałem dzisiaj. Czy skosimy te pokrzywy, czy ten akumulator da radę? Powinien. Czas pracy to 45 minut, a myślę, że ta praca nie zajmie mi więcej niż 15. No nie, nóż powiem wprost, jeżeli ktoś zakupi tą kosę, to od razu wam mówię, wiadomo, miękka trawka, żyłka, ale takie jakieś zarośla, pokrzywy, to nawet szkoda żyłki, będzie się dużo rwała i niszczyła, a tym nożem zgoliłem to w 3 minuty, słabą podkaszarką męczyłbym się z 10 albo 15, bo to chwilę rwałaby mi żyłkę, a ten nóż, no ten nóż jest potęga. To jednak, no i jak widać, ani nie zająknęło.
No, jestem pod wrażeniem, rzeczywiście urządzenie akumulatorowe działa swoje. Ja już, żeby nie było tak brzydko, skoszę to jeszcze tych chwastów, a zobaczymy się na podsumowaniu. O, wiatr! Nie transportować drogą lotniczą. Czas na podsumowanie, tak jak każdą maszynę, którą testujemy. Dziękuję firmie Ryobi, ja razem z operatorem, za dostarczenie nam tej oto pięknej kosy do testów. Kosa, podkreślam jeszcze raz, zestaw kompletny je była. Jest akumulator, ładowarka, głowica żyłkowa, ale żyłkowa jednostronna, jedną żyłkę, głowica nożowa oraz oczywiście komplet narzędzi. Niemniej do złożenia będziecie potrzebować, do przykręcenia pierwszych śrubek będą potrzebne nam śrubokręt krzyżakowy. To jest jedyne narzędzie, które jest potrzebne nam do zestawu. Co ja sądzę o tym sprzęcie? Jest to sprzęt przeznaczony dla tych, którzy, no tak jak mówię, nie chcą przewozić paliwa, a potrzebują urządzenia kompaktowego, przenośnego, gdyż kosa jest, tak jak mówiłem, składana z dwóch częściach. Rewelacyjne jest nóż i połączenie kosy z tym nożem. To jest rewelacja, proszę Was. Oczywiście do cięcia żyłką, no to wycinam jakąś trawkę wokół drzewek. Natomiast trochę pokrzywska czy coś, wybieram nóż Triarch. Po prostu idzie jak burza. Test wytrzymałości 45-minutowej w zupełności daje radę. Przepracowało to, nie widać tego na filmie, ale no, trudno, że Wam kosił cały dzień i pokazywał. Nie ma sensu. Nie oglądalibyście mnie 45 minut, chodzę w tą istotę z kosą. To naprawdę nie ma sensu, ale wytrzymała. Urządzenie. Ten szczegół jeszcze Wam nie widzieliście na filmie. Akumulator jest oczywiście mocowany w wersji tutaj klipsa. O, stopień naładowania akumulatora można sprawdzić naciskając tutaj. Akumulator, tak jak widać, wskazuje mi, że popracowałem, że już ma najniższy stopień naładowania. Nie wiem, czy to będzie widać w słońcu. Operatorze, podejdź bliżej. Naciskamy, zrobimy cień. Widzicie? Tu jest przycisk do sprawdzania naładowania akumulatora stopnia. Jest. Jak najbardziej widać. Naładowany, 3/4, połowa. Jeszcze nie rozładowany, ponieważ świeci się to ogienko, ale znaczy, że akumulator jest do ładowania. Żeby wyjąć akumulator, przycisk wysuwamy z szyny i ogólnie rzecz biorąc, maszynę przechowujemy w wersji z wyjętym akumulatorem, ale naładowanym, także on zaraz idzie na podstawkę i się naładuje. No, fajnie na ładowareczce będzie też ujęcie pokazane, jest kiedy akumulator ewentualnie, gdyby uległ uszkodzeniu, będzie komunikat, jak widać. Samą kosę też, żeby nam nie zajmowała dużo miejsca, wystarczy po prostu rozkręcić. Ach, Wojtek, ty odkręć do końca. Widzieliście? Zimny ogrodnik, się popisałeś. Nie odkręciłeś do końca. Tak jak powiedziałem, przyjaciel Was tu najlepszy. Taki pędzelek albo szczoteczka, żeby po skończonej pracy to wyczyścić. Ten filtr z trawy usunąć. Natomiast ostrze ciąłem krzaczyska, ciąłem pokrzywy i jest nadal ostre. O, widać jak się sypie. Więc tak, w skali zimnego ogrodnika jest to urządzenie the best. I jeszcze raz określę grupę docelową. Są to mali działkowcy, ci, którzy nie chcą używać narzędzi spalinowych, bądź wprowadzany jest w miastach zakaz używania narzędzi spalinowych, to narzędzie te w zupełności omija to ograniczenie, to narzędzie akumulatorowe. Jeśli macie swoją własną fotowoltaikę, no to macie ładowanie za darmo. I jest to ewentualne narzędzie do tego, jak mówię, prac przy ulicach, w drobnych zakamarkach, tam, gdzie potrzebne narzędzia lekkiego, a zarazem kupujemy komplet i bardzo mi się to podoba, że jest uprząż, że jest akumulator, jest ładowarka, jest wszystko. No, Ryobi, powiem Wam szczerze, do pełni szczęścia brakuje tego małego śrubokrzaczka krzyżakowego do przykręcenia i będzie wszystko. Będzie to komplet kompletny, a więc kosę, no tutaj, tą oto
uważam za produkt bardzo udany. Jej oznaczenie RBC36X26B jest trochę jak promu kosmicznego, ale to nic nie szkodzi. Jest to dla mnie kosa Max Power, a Max Power seria, jak widzicie, tych narzędzi jest więcej. To oznacza, że ten akumulator można wymieniać między piłą, nożycami, czy też innymi urządzeniami akumulatorowymi. Status pozytywny i jakby co, chętnie przetestuję kolejne narzędzie. I nie, ten film nie jest sponsorowany, nie dostałem za to żadnego wynagrodzenia. Po prostu dostałem sprzęt do testów. A jak dobre, to mówię, że dobre. Koniec.